Witam wszystkich. Przyszła wiekopomna chwila otwarcia pryzmy. Zobaczymy, co z tego się uchowało. Ogólnie ugnie się pode mną gniatać. Także zobaczymy, czy kupa gnoju ładna wyszła. A sorgo wygląda tak. Nigdy nie odkrywaliśmy tego. Mama mówi, że jak kopiec kartofli. Ja nigdy kopca kartofli nie odkrywałem. Ale już mi się to nie podoba, bo dużo roboty jest przy odkryciu. Że kostkę to się chwyci, dziękuję. A przy tym to jest naprawdę dużo pracy. Tak samo teraz o to wszystko zrobić w kiszonkę. To trzeba robić ilośćkrotnie większo, wyższo. I jednym ciągnikiem, który już ledwo daje radę. No i się robi wyzwanie. Czuć tym zapachem kiszonki, ogólnie to była folia podziurawiona. Jak widać, o, sorgo dopiero schodzi. Także witam przy otwarciu uroczystości pryzmy z gnojem. Chyba jednak to był wielki niewypał. Nie wiem, co o tym myśleć. Sam. Chyba, że tak ma być. Ciężko powiedzieć. Tu widać z boku zapliśniało coś, tutaj nie pliśniało. A może sabu ubite, ty? Może nawet u nas nie ma czym je ubić. To wygląda po dalszym otwarciu. To jest pianka montażowa. No i to zepsute pod pianką montażową. Czyli pianka jest też praktycznie zła. Bo chyba wodę faktycznie bardziej przyciąga i nie było dobrym efektem. Tak to wygląda jak obornik. No zobaczymy, jak to bydło będzie jadło. Oczekuję oceny tylko takiej normalnej, a nie wyśmiewania się. Siano kiszonka szuwaru lepsza. I nakładamy kiszonkę i pod to kiszonko słoma. Nie zmieniłam nawet koloru. Wilgotna jest, ale koloru nie zmieniła. Pod tym folii nie ma, tylko słoma. Tak wygląda. Pachnie zakiszaczem, no ciężko mi określić smak, skoro się nie robiło. Na pewno nie jest taki brzydki zapach, tylko dosyć taki w miarę. Wygląda przy nakładaniu. Chcę pokazać, jak autentycznie to wygląda. Zaskoczenie jest, że dosyć lekko się nakłada. Bałem się, że może tak być, że nie dam rady rękami. Białych plam przy świcu nie ma. Jednolity kolor. Ciekawe, jakby zrobił bez zakiszacza. Dotykam w środku. W ogóle się nie grzeje. Były takie upały. Folia była pogryziona. A tu nie ma żadnych białych takich zepsuć. Jest to czyste przeżyto, bez żadnych traw. Wyprzyżyta bękanto skoszony 21-22 maja chyba. Zaraz po targach byłem. Filmy skoszenia, zrobienia pryzmy były. Spora klatka będzie. Po przywiezieniu ogólnie krowy tam trochę memlą. Te dwie nie chcą, Simki nie chcą. Tampa RW je. No i ta czarna nie chce. A ta mała znowu na podwórzu coś też bierze je. Także tak to wygląda. Zobaczymy, jak na dłuższą metę to będzie wyglądało.